Zdecydowanym faworytem. Graliśmy w przepięknej nowej hali Urania i to miało być święto polskiego szczypiorniaka, męskiego szczypiorniaka. Czasem widzą Państwo już te zmiany w porównaniu do tego meczu z Izraelem. Rozegraniu jest Kuba Szyszko na prawym skrzydle, również Damian Przytuła, Piotrek Jędraszczyk tymczasem po rzucie Grigorasa. Jędraszczyk. Moryto, no i właśnie Arkadiusz Moryto, który był tak fenomenalnie dysponowany w tym pierwszym, musi funkcjonować od samego początku. A w taki sposób będą szukali swoich szans. Rumuni teraz zatrzymany na prawym skrzydle Nistor. Świetnie prowadzi to spotkanie. Wydaje mi się, że trzy podania zostały Polakom. Jest Olejniczak i Michał świetnie przed Portugalii. 9 bramek, owszem, na 15 prób, ale potrafi facet przyłożyć z drugiej linii. Teraz takimi technicznymi rzutami też imponował 3 dni temu. Teraz tylko w poprzeczkę. Mamy szansę pod Moryto. Przytuła i Jędraszczyk. Przytuła, świetny rzut teraz byłego gracza Górnika Zabrze. No idealny początek, tak śmiało można opisać to, co dzieje się tutaj w Buzał. Jeszcze do tego! Jak najlepiej, bo Rumuni też mają wsparcie w bramce, oby Jancu nie miał dzisiaj swojego dnia. Jędraszczyk, jest 4... O nie, Maciek Gębala nie przypomina tego Maćka Gębali z czwartku. No i jest pierwsze trafienie gospodarzy, Denis Weres z trudnej pozycji, bo to dla Arkadiusza. Teraz kolejna niestety była Olejniczak. On w obronie akurat radzi sobie fantastycznie. Botea kapitalnie uruchomiony. Obrotowy będzie niestety jeszcze. Zatrzymać się Nocia, no ale... A się nie udało. Indywidualnie nie ma Damian Przytuła. Moryto. Jędraszczyk. Przytuła, no kapitalnie teraz zagrał Damian Przytuła na dwa tempa, ale że szukał cały... Cierpliwie budowali Polacy atak pozycyjny, teraz obronić. No to nie jest prosta sprawa, dosyć łatwo zdobywają akurat tę bramkę. Robert Noc się wcześniej... Draszczyk. Moryto. Świetna asysta. No i też Kuba Szyszko. Jak już dostaje szansę, to jest skuteczny. A fało czerwonych, na pewno tych rozmów, tych odpraw było ze strony Marcina i gospodarzy. Świetnie Adam Morawski, natomiast musimy zwrócić uwagę na agres obrotowym, bo to dobrze Rumunom. Moryto. Przytuła. Przytuła. Akcja. Ilie. Spokojnie, tak leniwie budują ten atak pozycyjny gospodarzy. Botea, no właśnie, teraz miał dużo miejsca, to była daleka odległość, to było mniej więcej 10 metrów do skrzydłowego. Moryto został na szóstym meczu, sygnalizacja gry pasywnej za wolno, to się wszystko dzieje. Szyszko, Pietrasik po bloku i łany człowiek jest teraz na boisku w barwach Rumunii. A Nistor zatrzymany przez Morawskiego. No dobrze, dobrze, bo już gdyby poczuli kontakt z Białoczy... W sytuacjach. Moryto kapitalnie teraz za Ilię. Botea. Jeden na jeden z Paterkiem, ale jaka walka, jakie zaangażowanie ze strony. W tej dobrej grze obronnej biało-czerwonych. Botea. No oczywiście to miejsce musiało się znaleźć. Nistor miał dużo miejsca na prawym skrzydle i teraz się Jonut. Biało-czerwony już w komplecie. Moryto. Pietrasik, no i teraz się uda. Sofa. Bandycha, mam nadzieję, że będzie miał dzisiaj dużo powodów do radości, a teraz nie ma powodów do radości Tudor Botea. Mógł Gwardiopole kreować sobie sytuacje rzutowe. Moryto na trzecie piętro. Trzeba było tę piłkę podawać, ale fenomenalnie powalczył o to Janek Czuwara, choć Sypczak kontaktu z piłką. I dobrze Kuba Szyszko asekurował ten zewnętrzny sektor. Naprawdę dobrze wyglądamy w obronie. Jeszcze mamy szczęście, bo tutaj już byłby bezradny Adam Morawski. Pietrasik, Jędraszczyk, teraz trzeba przyspieszyć. Moryto, faulowany chyba. Pięknie. Jest Sypczak.
Szyszko i jest już plus 5 dla Polski. A druga taka fantastyczna asysta Arka. W linii. Buzle. Próbę zagrania na obrot, tyle że my po prostu niech panowie zwalniają i spokojnie budują atak pozycyjny. Już pędzi Rumunia, ciekawy rzut teraz Szyszko. Trudne życie ma na szóstym meczu Kamil Cyprzak, podania do niego nie docierają aż do teraz, bo w końcu... No i znowu czyta ten rzut Josifa Buzle, Adam Morawski. No kompletnie nie... Bystry, dynamiczny zawodnik, ale dzisiaj jakby Rumuni dobrze czytali. Kolejna asysta Arka Moryto. Tak, kapitalnie funkcjonuje ten ligomistrzowy duet Moryto-Cyprzak. Kolejny raz szuka podania do środkowego rozgrywającego, a to co wyprawia Adam Morawski, no to jest absolutnie fenomenalna interwencja. Do przodu Adam Morawski, skracając tym samym kąt. Warunki ma fenomenalne, żeby zmienić scenariusz tego spotkania i sądzę, że będą szukać tych opcji. No chociażby grając w taki sposób, teraz idealnie wyprowadzony Josif Buzle, tu dobrze skończyć te udaną pierwszą połowę. Moryto indywidualnie, Arkadiusz Moryto i 13 do 6 dla Polaków. Mamy prawego rozgrywającego. On na prawej połówce, Grigoras, blok, obrona i pędzimy już na bramkę Rumunów, Szyszko do pustej, wszystko nam... Już jest w miarę bezpieczny, można sobie kontrolować wynik tego spotkania. Po raz kolejny... Pietrasik. I teraz z kolei przypilnowany Kamil Cyprzak. Tutaj bodajże trzecie wykluczenie, i tak ten wynik jest fenomenalny. Grigoras. Oj, teraz błąd kroków. No tutaj Łogów też sporo grania w lidze europejskiej. To na pewno dużo mu daje. Moryto. W prawym rozegraniu Arek Moryto wykonuje kapitalną pracę. Chciał tak. Tak, druga taka naprawdę dogodna pozycja do tego, żeby zdobyć bramkę. Wściekły jest teraz na siebie Adam Morawski, bo... Lekko odpychany nawet reprezentant Polski. Ale jesteśmy już w komplecie, natomiast będzie... Polskiej lidze, a tymczasem Tudor Boté, a teraz on zaskoczył. Adama Morawski. Terkowi, Arkowi Morycie zresztą nic nie przeszkadza. Świetnie. Będzie karny, będą dwie minuty. I będzie 15 minut przerwy. A są pierwsze siódemki dla reprezentacji Polski w tym meczu. I poradził sobie. W tych 30 minutach naharował i nasz obrotowy, i nasz rozgrywający. Ojej, co to się wydarzyło? Trafił z takiej... pozycji obrotowy Calindedu. Wszyscy są Adam Morawski, jesteśmy skuteczni. Europejska czołówka. Zaczynamy granie w drugiej części meczu Rumunia. Polska, jesteśmy w Buzał. Prowadzimy Buzle na lewej połówce. Trójka rozgrywających z Rumunii. Buzle właśnie teraz. Grigoras, dobrze, Paterek zdążył. Natomiast... Świetnie próbował zaskoczyć rzutem Buzle, ale znowu interweniuje Mortua. Zrezygnowali Rumuni z tej wysuniętej obrony, ale i tak się napędził Piotr Jędraszczyk. Mógł wybierać rozgrywający Gwardiopole, czy będzie kończyć Grigoras. No i teraz znowu miał pozycję Buzle, ale co z tego, skoro fenomenalny jest dzisiaj. Masz tylko koncentrację, robić swoje, to co robimy od pierwszej minuty i powinno być bardzo dobrze. Wrócił na Buricea na to, co wyprawia Buzle. Zmienił swojego lewo rozgrywającego, Kuba Szyszko. Akcja Michała Olejniczaka w obronie. I wpadło. Myślę, że gdyby nie wpadło, to mieliby Rumuni rzut karny. Też tak myślę. Nie wypracował sobie dobrej pozycji Kamil Cyprzak. A przytuła prosto w bramkarza ten Dan Wasilie nie odbija. To oczywiście bardzo cieszy. Grigoras. Ilie. O takich akcji też niewiele oglądaliśmy, kiedy ta piłka
płynnie poprowadzona jest na skrzydło Aleksandru Andrii. Trafił, chyba jedna bramka w pierwszej połowie Veresa. Teraz błąd, techniczna strata reprezentacji Polski. Skorzystali z tego gospodarze. Prosta strata, Piotrka. Może zmieniać te systemy w obronie, będą szukać swoich szans, będą chcieli wybić się z rytmu reprezentację Polski. My musimy sobie z tym poradzić. Jędraszczyk, Morito, chociażby w taki sposób. Brawo. Tak, no to jest takie fajne granie dla Arka Moryty, dla Piotrka Jędraszczyka. Szkoleniowiec od tego sezonu, trener Telekomu Westrum, ale po ostatnich mistrzostwach Europy doszło do zmiany i Gheorghe Buricze. Na tych ostatnich mistrzostwach Europy, które odbywały się w Niemczech w 2024 roku, awansowali po 13 latach. Nie wyszło, przegrali wszystkie trzy mecze w fazie grupowej i też... Fantastycznie zachował się Maciej Gębala. Przytuła z dystansu, bezradny jest bramkarz reprezentacji gospodarz. Ładna odpowiedź teraz Rumunów. Kolejna bramka ze skrzydła Aleksandru Andrii. Tak, zagrali to wznowienie akcję z linii 6 metra, żeby grać bardziej kombinacyjnie. Kolejny raz zatrzymany. Kamil Sypczak ma trochę pretensji do czeskich arbitrów. Polak sygnalizuje, że był faulowany, że tam powinien być rzut karny. Musi piłkami, a przecież to jest zawodnik, do którego prosi się, żeby grać górne piłki. Tramek i więcej. Morito. Przytuła. Szyszko. Jędraszczyk, Sypczak. No i teraz mamy. On będzie rzucał z 7 metra. Niestety nie robi tego w sposób skuteczny. Odbija, rzadko dzisiaj odbija piłki jakiekolwiek dane Wasile, ale teraz wrażenia tego meczu. Grigoras. Ilie. Grigoras. Jest bramka. Zaczął Sypczak. Przytuła. Jędraszczyk. Walczy Kamil o pozycję. Piłkę mam. Próbował to, co dzieje się z piłką. Sędziowie zdecydowali inaczej. Na skrzydło Rumunii trafiają Jonut Nistor. Po jeszcze takie gesty w stronę publiki z rzędu. Szyszko. Przytuła. Morito. Jędraszczyk. Sypczak. Rzut. Kilka głębokich oddechów. I bram. Dobry doskok Maćka Gębali. Ale ponawia Botea. Ilie. Dużo miejsca. Mamy zmianę w bramce, jest Marcel Jastrzębski, dosyć szybko podjął taką decyzję Marcin Lijewski. Teraz inna obrona drużyny rumuńskiej, pogubił się troszeczkę Arkadiusz Morito. Sprytnie to rozegrali gospodarze, a jak skończą tę akcję? Skończyli zdobyciem 20 bramki Aleksandru Andrii, jego trzecie trafienie w drugiej połowie. Ja sądzę, że nie tyle Arek Morito się tutaj pomylił, co po prostu nie zrobił ruchu Damian piłki. No i ten ruch był wymagany. Przytuła teraz, na szczęście zdobywamy szybko bramkę. Znowu ma kontakt z piłką. Nie. Grigoras. I też Marcel miał kontakt z piłką, no ale nie udało się jej zatrzymać. Biorąc pod uwagę, jak groźny jest ten rzut z dystansu w drużynie Gheorghe Buricze, tam musi być większy. Przy linii i to jest element, który teraz funkcjonuje. Ilie do końca. Widzów. Morito. Teraz stracimy bramkę i złapią Rumunii kontakt. No to będziemy mieć nerwowy kwadrans. Straciliśmy, wrócił bardzo szybko do bramki Adam Morawski, Marcel Jastrzębski. Kilka minut dało. Ciężać. No i widzimy taką Rumunię teraz. Zobacz, przechwyt po sygnalizacji gry pasywnej. Rumuni mają remis, doprowadzają do tej sytuacji tym zegarem, proszę się... Tak dobrej obrony, jaką mieliśmy w pierwszej połowie, nie mamy też tego wsparcia w bramce, ale mamy Arkadiusza Morytę. Teraz kapitalnie, myślę, że tutaj też byłby rzut karny, gdyby ta bramka była nieuznana. Mam nadzieję też, że dojdą do ładu z zegarem. I ta rola mu absolutnie nie wadzi, nie ciąży. Opaska kapitańska również mu nie ciąży.
On się chyba urodził do... Prasa, Paweł Paterek zastępuje Arka Morytę na prawym rozegraniu. Ho. Wyżej pod Daniela Stanciuca. O właśnie, przy nim jest gracz Chrobrego Głogów. Rzut karny. Kilka razy ze swoich warunków fizycznych. Adam Morawski czy Tudor Botea, jednak Rumu. Kolejną bramkę, Paterek. Jest Maciek Papina, po raz pierwszy w tym meczu. W tak ważnym momencie dostaje swoją szansę gracz Wybrzeża Gdańsk i na razie się myli. A szkoda, chciał wymusić rzut karny. I Grigoras. Ilia. Botea. Jest wyjście do rozgrywających. Grigoras! Świetnie, Adam Morawski! Ależ potrzebowaliśmy tej interwencji. Pan profesor Adam Papina. Papina. Pietrasik. Paterek dynamicznie, ale co z tym? Chyba nie mogą się dogadać Rumunii teraz, co zrobić w tym ataku pozycyjnym. Ilie. Tylko z przerywanej Rumunia. A mamy... I kara dwóch minut. Dla właśnie niebezpieczna. Grigoras. Grigoras. Botea, Botea, słupek, teraz jest szczęście po naszej stronie. Oj, 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 jak dobrze, że Botea się puna. Sygnalizacja gry pasywnej, Papina do Sypszaka, ta piłka jednak do naszego obrotowego. Żyje cały czas na stojąco Marcin Lijewski, podskoki, jakieś takie taneczne ruchy, teraz znowu w aluminium. Stawić kropkę na D w tym meczu, wykorzystajmy to. Jędraszczyk, Moryto, Moryto. Jędraszczyk, Jędraszczyk, jest bramka, no autostradę miał przed sobą rozgrywający Gwardii Opole. Z dwóch punktów, tak jak powiedziałem, zegarem, proszę się nie przejmować. I znowu Adam Morawski, a nie, przepraszam, piłka w bramce, miałem wrażenie, że odbił tak, bramkarz reprezentacji. Można. Olejniczak, nie chcą Rumunii faulować, Jędraszczyk, Jędraszczyk, Jędraszczyk. Ilie. Grigoras. Jest tam. Blokować, nie popełnić błędu i po prostu mieć posiadanie piłki, nie stracić posiadania piłki do tej 60 minuty. Ale też grać do przodu. Spadł w takim momencie. Na szczęście jak